Jestem na Auli pierwszy raz w ogóle, jeszcze od razu zdarzyło mi się występowanie. Od 8 lat pracuję w branży private equity i venture capital. Między 2006 a 2010 rokiem pracowałem w funduszach takich growth capital i leverage buyouts. Byłem w zespole, który w 2006 roku zrobił wykup lewarowany spółki PKS od spółek państwowych. Następnie zainwestowaliśmy w SAT, wtedy jedynego dystrybutora i resellera produktów Apple'a. Nadzorowałem i monitorowałem tworzenie iSpotów w Polsce. Potem zrobiliśmy spin-off i stworzyliśmy iSource'a, przez kilka lat jedynego dystrybutora Apple'a w Polsce. I robiliśmy jeszcze innych kilka inwestycji, takich właśnie bardziej growthowych, niezwiązanych ze startupami. Od 2010 roku pracuję w grupie Black Lion, w grupie giełdowej, która stworzyła fundusz Venture Capital z KFK. Tak, i od tamtej pory zajmuję się inwestowaniem, oglądaniem wszelkich innowacji. I właściwie jestem właśnie facetem, który jak widzi spółkę, przedsiębiorcę, to właśnie prosi go o biznesplan z pięcioletnią prognozą, co zwykle wywołuje śmiech, często pewne zażenowanie moich rozmówców, bo uważają, że nie wiem, o czym mówię, oczekuję niewiarygodnych rzeczy, których nie można spełnić. Tak? Ja jednak utrzymuję, że biznesplan z pięcioletnią prognozą to jest to, Więc jestem facetem, który czyta biznesplany i je lubi. I lubi jeszcze tabelki. I jakie są jeszcze podmioty na rynku, dla których te biznesplany są ważne, tak? Przede wszystkim biznesplan to nie jest dokument, o którym się uczymy na studiach, że musi mieć 10 stron, musi mieć określoną strukturę i właściwie traktujemy go jako bardzo nudną rzecz, którą musimy zrobić, jeżeli mamy własną firmę lub przedsiębiorstwo. Tak właściwie biznesplan z mojego punktu widzenia to jest narzędzie sprzedażowe, tak? Przychodzicie do mnie, sprzedajecie pomysł, mówicie o swojej pomyśle, usłudze, mówicie o ich wartości, tak? Ja ją kupuję albo nie, jeśli kupuję, to zdarza się, że daję wam kasę, tak? W formie długów, w formie equity. W związku z tym to jest narzędzie sprzedażowe, tak? Jeżeli jest to narzędzie sprzedażowe, tak, to warto wiedzieć, do kogo się idzie sprzedawać ten projekt, tak? Dlatego biznesplan to nie jest jeden dokument, tak? Biznesplan powinien różnić się w zależności od tego, komu sprzedajecie swoją firmę, w sensie produkt, usługę, szukać finansowania, tak? Inny biznesplan będzie dla banku, tak? Który ma określone oczekiwania i dostarcza wam produkt bankowy o określonej strukturze, tak? Który spodziewa się, że będziecie spłacali odsetki, potem kapitał i tak dalej. Inny biznesplan będzie do Angela, tak, który ma określone oczekiwania, jeśli chodzi o stopę zwrotu i patrzy na firmę jako na potencjalną inwestycję z punktu widzenia takiej dużej dynamiki, tak? Aniołowie biznesu oczekują, że przedsiębiorca, w którego zainwestują, zwróci im czasami 30-40-krotność inwestycji, tak? Biznesplan musi takie rzeczy zakładać, musicie o takich rzeczach wiedzieć. Tak samo inny biznesplan będzie dla mnie, do venture capital i to też trzeba wiedzieć, do jakiego venture capital się idzie, tak? Bo nie wszystkie oczywiście venture capital są takie same, tak? Niektóre nie wymagają tabelek, ponieważ pomagają tworzyć tabelki. Nie wszystkie wymagają pełnych planów marketingowych, bo pomagają tworzyć plany marketingowe, tak? A są właśnie venture capital inwestujące trochę bardziej rozwinięte przedsiębiorstwa, co nie są smart money, tylko są po prostu finansowymi inwestorami, gdzie musicie przedstawić i tabelki, i marketing, i sami o to dbać, bo oni chcą po prostu mieć zwrot na koniec dnia i tyle.
Tak jak powiedziałem, to jest biznesplan, to jest narzędzie komunikacji z inwestorem. To nie jest statyczny dokument, to jest dokument, który ma sprzedawać. No, który ma sprzedawać i właściwie promować. To jest narzędzie marketingowe, tak jak w poprzednich prezentacjach było. To jest narzędzie marketingowe, dzięki któremu pozyskacie inwestora. Tak jak się pozyskuje klienta, pozyskacie inwestora. Na początku trochę informacji, tak? Biznesplany, które ja lubię czytać i które odbieram najbardziej pozytywnie, to są te biznesplany, które nie tyle pokazują, jak wygląda firma, tak? Tylko to są biznesplany z pewną tezą, tak? Właściwie wszystko, wszystkie dokumenty, które lubię czytać, to są lubię dokumenty czytać z tezami, tak? Czy to oglądam prezentację produktu, firmy, tak samo biznesplany, tak? Tezą biznesplanu powinno być to, że projekt, z którym do mnie przychodzicie, ma wartość. Ma wartość, tą wartość można budować, multiplikować, skalować i tak dalej, ponieważ mi tak naprawdę chodzi o to, żeby po 3-5 latach wyciągnąć oczekiwaną kasę z exitu z firmy, w którą zainwestuję. Tak? W związku z tym wartość jest najważniejsza. Tak? Wartość się opiera o aktywa, o aktywa rzeczowe. Tak? Są firmy, jak na przykład inwestowałem w spółkę, która zajmowała, niech będzie ten PKS, tak? PKS to jest biznes tirowy, ale też morski i tak dalej, ale było wiele ukrytych aktywów. Było wiele ukrytych aktywów, które były niewykorzystywane biznesowo. Na przykład nieruchomości, część aktywów nie pasowała do całej układanki i tą wartość na koniec dnia, którą ja oczekiwałem, czy oczekiwał w ogóle cały zespół, cały fundusz, można było uzyskać powiedzmy w trakcie trwania projektu. Na przykład przez sprzedaż nieruchomości, których nie używaliśmy, do deweloperów, którzy tych nieruchomości w danym momencie oczekiwali, poszukiwali. Tak samo można było sprzedać do niewykorzystywane aktywa do firm, które lepiej mogłyby to wykorzystać i chciały nam za to zapłacić dobrą cenę. Tak? Tą wartość się można uzyskać na tym exicie, a i wartość można uzyskać w trakcie trwania projektu, po prostu planując i przeprowadzając dobry cash flow. Tak? Biznesplan to właśnie dokument o strategii i wizji. Tak? Trzeba wiedzieć, jaką wartość usługa generuje. A właściwie wszystko, co jest w środku, to jest zmienne. Tak jak powiedziałem, w związku z tym, że biznesplan jest inny dla różnego rodzaju finansujących, tak samo i to jest takie zdjęcie firmy, zdjęcie planów przedsiębiorcy, powiedzmy, na dany okres. Tak? Prawdopodobnie zupełnie inaczej byście napisali biznesplan po roku, półtora roku, może nawet po 6 miesiącach. W związku z tym tak naprawdę nie trzeba się do tej zawartości mocno przywiązywać. Tak? Ważne jest to, żebyście byli przywiązani do tej właśnie wizji i strategii budowy wartości swojej firmy. To jest kluczowe. Co tak właściwie powinno być, jak zaczniesz tworzyć swój biznesplan? Tak? Jak sobie obserwuję fora startupowe, to właśnie jak tak już wspomniałem, wiele osób mówi, że polskie venture capital i polscy inwestorzy są zupełnie nieżyciowi, zupełnie się nie znają na niczym, bo amerykańscy nie potrzebują żadnych biznesplanów, tabelek i tak dalej. Tak? Ja z kolei uważam, że no to jest trochę złe podejście, trochę niesprawiedliwe to jest, ponieważ w Polsce w ogóle ten rynek innowacji, finansowania innowacji jest zupełnie inny i nie można jeden do jednego przykładać miary amerykańskiej. Tam inwestowanie w nowe przedsiębiorstwa ma pewien cykl, tak? Że na początku jest bootstrapping, czyli samodzielne finansowanie, potem się dokłada rodzina, potem znajomi i tak właściwie ten inwestor przychodzi w momencie, kiedy mamy, w wielu przypadkach mamy produkt już. Mamy produkt już i to jest tak, że i tam też są inni inwestorzy. Tam często inwestorzy venture capital są takie coaching venture, który
trochę jest inkubatorem, trochę jest nauczycielem, trochę jest przedszkolem, tak? I w związku z tym, że mają ogromne doświadczenie w realizacji wielu projektów, to sami pomogą przedsiębiorcy napisać biznesplan, napisać, zrobić tabelki. Nie potrzebują, tak? Oni tam się kupuje zespół, tam się kupuje wizję. U nas jest tak, w ogóle Europa jest taka bardziej tabelkowa. Jest bardziej tabelkowa i europejscy inwestorzy troszkę inaczej patrzą. Tak? W Stanach jest tak, że venture capital stajesz się, będąc najpierw przedsiębiorcą, a w Europie jest tak, że venture capital stajesz się, będąc tabelkowcem, pracując w banku inwestycyjnym. Tak? W związku z tym znasz się lepiej na tabelkach niż na przedsiębiorczości. I venture capital w Europie zna dużo gorzej perspektywę przedsiębiorcy niż w Ameryce, w związku z tym my potrzebujemy też trochę innych dokumentów, my nie jesteśmy tacy smart, tak? Żeby przygotować biznesplan, na początku trzeba robić ten business model canvas i customer development, tak? O tym mówi Steve Blank. Tak, przede wszystkim mówi o tym, że jeszcze żaden biznesplan nie obronił się w starciu, w pierwszym spotkaniu z klientem. Dlatego na początku robimy kanwasy, testujemy hipotezy, sprawdzamy, wpisujemy w te kanwasy nasze spostrzeżenia o rynku, o zasobach, o partnerach potencjalnych i dopiero w sytuacji, kiedy ten kanwas nam się ustabilizuje, kiedy będziemy mieli pierwsze spotkania z klientem, to właściwie jest moment taki, że może warto pójść do inwestora, tak? Mam coś, co mogę mu pokazać, mam o tym sporą wiedzę, tak? Jeśli uzupełnimy jeszcze to o customer development, mam sporą wiedzę na ten temat. Jeżeli wierzę w to, tak, to być może jest dobry moment na to, żeby pomyśleć o finansowaniu. A jeżeli pomyślimy o finansowaniu, to myślimy o... To właśnie to jest moment na stworzenie biznesplanu, który ma to finansowanie nam kupić. Tak, w związku z tym uczmy się o usługach, które robimy. Tak? Uczmy się o mobilu, uczmy się o robieniu marketingu. Tutaj jest... Oprócz tego, że ja pracuję w VC, to jeszcze prowadziłem kilka projektów i mobilowych, i SaaS-owych. I wydaje mi się, że to, że nie ma ciągle pewnych rozwiązań na rynku, to jest na przykład z tym trackowaniem offline'u z mobilu, tak? Moja opinia jest taka, że to wynika z tego, że ta pierwsza faza kanwasów i customer development jest źle robiona, tak? Znam firmę, która robi aplikacje mobilne, jeszcze związane z płatnościami, której właściciel jest też właścicielem firmy dostarczającej POS-y do retailu, tak? Jeżeli zrobimy dobry development produktu lub usługi i pójdziemy do tego funduszu z jakimś case'em, tak, że dotyczącym tego jakąś, nie wiem, programem lojalnościowym, tak, lub programem lojalnościowym mobilnym, tak, który można spiąć z API tej pierwszej aplikacji płatnościowej, tak, to oni na pewno się zgodzą na to, tak, że przetestujmy też na naszych systemach POS-owych, tak, zrobimy jakąś zniżkę, promocję dla klientów naszych POS-ów, tak, żeby można było to sprawdzić i zmonitorować, tak? Musi być taki pierwszy case, tak? który doprowadzi do tego, że ten tracking da się zrobić. Jestem przekonany, że się da zrobić, tylko po prostu robiąc lub nie robiąc kanwasów, nie myśli się o wszystkich partnerach, jakie są jacy w ogóle są możliwi do pozyskania, tak? Naprawdę nie można się zamykać w takim swoim świadku, że jestem w mobilu, że robię lojalnościówkę i tak właściwie tych partnerów naliczam 5-6, tak? Ten rynek jest ogromny, jest bardzo w wielu aspektach na siebie nachodzi. Tak jak mówię, nawet przez kwestie własnościowe, właściciel software house'u mobilnego jest właścicielem
producenta POS-ów, jeśli się dojdzie do takiego case'u, właśnie robiąc kanwasy, wyznaczając partnerów, myślę, że można zaproponować case, który spowoduje, że ten tracking będzie możliwy. Tak? Ja wiem, że taki projekt się robi w tym momencie na rynku w Polsce, tak? On wyjdzie albo nie. On wyjdzie albo nie, ale mówię, dobre wskazanie partnerów, otwarcie głowy na różne czasem dość kuriozalne połączenia, tak się robi biznes, tak? Trzeba ryzykować i szukać. Tak? Dlatego właśnie konkurencja, obecni partnerzy, takie założenie statyczności powoduje, że właśnie nie potrafimy sobie odpowiedzieć na jakieś pytanie, dlaczego coś nie działa, tak? Otwarcie głowy, myślenie takie, jak tu połączyć jabłko z gruszką, tak? Może się da, tak? To wydaje mi się, że to jest taka koncepcja, którą też musimy pogadać w biznesplanach, tak? Bo prawdopodobnie tak jak Nokia nie wyobrażała sobie ekranów dotykowych, że one się spodobają rynkowi, a tym bardziej takich sześciocalowych, tak? Tak, to spowodowało, że no, Nokii nie ma. Tak. Poza kanwasami, tym całym biznes modelem, poza konkurencją, trendami, tak, dla mnie w biznesplanie kluczowa jest roadmapa. Tak. Już tłumaczę, o co mi chodzi. Tak. Często się zdarza tak, zwłaszcza wśród młodych przedsiębiorców z startupów, że przychodzą do mnie i mówią, że chcieliby, żebym sfinansował im projekt. Tak? Nawet fajne rzeczy się zdarzają, żebym sfinansował im projekt, więc ja ich proszę o potwierdzenie tego, że oni się co zaangażują. Tak? Bo to jest normalne, że oni często pracują w firmach, w innych firmach, robią coś, żeby zarabiać, żeby utrzymać rodzinę, sfinansować swoje plany, ale wielu przedsiębiorców w Polsce ma takie podejście, że zrobię projekt, jak znajdę finansowanie. Tak? I tak właściwie, jak nie dostaną tego finansowania ode mnie lub innego funduszu, to nic się nie stanie. Tak, tak właściwie status quo jest utrzymane, nic mi się nie stanie, mam pracę, nikt z szefów nie wiedział, że chcę zrobić produkt, który podgryzie ich rynek. Sprawa załatwiona, tak? A ta cała roadmapa w tym biznesplanie ma pokazać to, że ty myślałaś o tym, jak to zrealizować. Jak dowieść od momentu zainwestowania w projekt przeze mnie, jak dowieść milestone, o których ja myślę, tak? I dojść do momentu, kiedy przychody będą w tej firmie uzyskiwane. Jeżeli wykonałeś taką pracę, tak? A to jest dość trudna praca, myślę, że wiele dni i nocy trzeba siedzieć i właśnie badać rynek potencjalnych klientów, żeby takie milestone sobie zaplanować. To jest taki właśnie papierek lakmusowy dla mnie, że tobie się chce. Znaczy, tobie może się chcieć. Tobie może się chcieć, a jeśli ja w to uwierzę, to tym mocniej w to uwierzysz. Tak? Z tym, idąc do inwestora, miejcie plan, jak oddać mu kasę. Tak? Bo on oczywiście on sobie wymyśli, jak tą kasę powinno się zwrócić, tak? Bo to przy biznesplanie pracuje się z funduszami i w ogóle z inwestorami i oni podpowiadają, tak? Oni podpowiadają, że może wejdźmy w inny segment biznesu, rozwijmy o bieżące zasoby inną linię biznesową, tak? Ale na momencie starania się o finansowanie należy przekonać właśnie inwestora o tym, że jest się zaangażowanym, że wiemy, na czym mu zależy i pokażmy mu, jak on ma na tym zarobić i jakie są milestone. Tak? No ta część ulubiona ludzi, z którymi się spotykam, to są właśnie te tabelki. Tak? Oczywiście Excel przyjmie wszystko, ale właściwie jeżeli te poprzednie części związane z modelem biznesowym, z konkurencją, z trendami, z tymi milestone'ami będą dobrze wykonane, to no, te tabelki już nie będą takie głupie, tak? Bo na początku sobie wskazaliśmy
z czego mają być przychody, jakie mają być koszty. Ustaliliśmy sobie w roadmapie, jakie są drivery uzyskiwania parametrów biznesowych. W związku z tym tak naprawdę wtedy składając te poprzednie części biznesplanu w tabelkę, no, powinniśmy się już trochę tym jarać, tak? Sprawdzać powiedzmy wrażliwość danego drivera, wrażliwość przychodu lub jakiegoś tam zysku, cash flow w zależności od drivera czy milestone'u, który sobie zaplanowaliśmy. Ryzyka? To wyniknie właśnie też z tabelki, tak? Kiedy badamy sobie wrażliwość danych finansowych na jakiś milestone, jakiś jednostkowy składnik, nie wiem, sprzedaż sztuk, tak, to określamy sobie ryzyka, że przychody nie zostaną uzyskane, jeżeli nie wiem, konwersja klientów nie będzie taka, a nie inna. Tak? Ważne, żebyśmy te wszystkie ryzyka identyfikowali, żebyśmy o nich wiedzieli. Nie musimy od razu zabezpieczać biznesu w taki sposób, że chcemy komuś odpowiedzieć, że na pewno te ryzyka nie wystąpią, bo ja sobie dobrze zaplanowałem. Na pewno wystąpią, jak nie, to inne. Tak? Ważne, żeby zbiór ryzyk był jak najszerszy i żebyśmy potrafili. Właściwie jest tak, że tak jak napisałem, tak? Ryzyka zawsze są ważne, żebyś o nich wiedział i odpowiednio reagował. To już mówiłem, tak, że podstawą biznesplanu jest udowodnienie wartości i jak się do tej wartości dojdzie. Na którymś z forów internetowych właśnie ostatnio uczestniczyłem w takiej dyskusji o dostarczaniu przez startupy biznesplanów. I oczywiście wszyscy powiedzieli, że to jest bez sensu, te tabelki w biznesplanie są bez sensu. I jedna z osób właśnie z funduszu powiedziała: nic się nie martwcie, my wam pomożemy to robić. Tak czasami się zdarza, ponieważ fundusze, inwestorzy lubią wyłączność, nie lubią jak dane projekty trafiają do nastu funduszy w jednym czasie, bo wtedy dochodzi do aukcji, do tak zwanych aukcji, gdzie wygrywa ten, kto zapłaci największą cenę przedsiębiorcy. To są takie najgorsze deale. Tak, bo jednym z podstawowych driverów dla inwestora jest to, żeby kupić jak najtaniej. Tak? Jak dla wszystkich, jak się kupuje, jak chce się kupić, to się chodzi o to, żeby kupić jak najtaniej przedmiot, rzecz jak najwyższej wartości. Tak? W związku z tym najlepsze deale są takie, które są na wyłączność, kiedy ja idę do przedsiębiorcy i przekonuję go: zrób ten deal ze mną, tak? Jestem trochę bardziej smart niż moi koledzy, pomogę ci trochę inaczej skalibrować ten i tabelkę, i marketing, zapłacę za gości od marketingu, którzy napiszą ci lepszy plan finansowy. Więc bywa tak, że venture capital i w ogóle fundusze pomagają robić biznesplany, ale nie zawsze. Tak jak powiedziałem, fundusz funduszowi nierówny. To jest powrót do tego, co powiedziałem o rodzaju inwestorów. Innovation Nest jest innym funduszem niż mój fundusz, ponieważ oni zupełnie mają inną politykę inwestycyjną, w inne startupy inwestują, my jesteśmy innym funduszem. To też jest tak, że do nich i do mnie powinien być właściwie inny biznesplan. Co jeśli projekt się zmienia co miesiąc? Mówię, core business planu powinien być stały, czyli ta wizja, wartość. A co jest w środku, to się zmienia, tak? To jest normalne w biznesie. Strategia powinna być w miarę określona. Powinniśmy wiedzieć, gdzie dojdziemy. Działania operacyjne są z dnia na dzień, taktyczne są w trochę dłuższym okresie. A jeśli się wszystko zmieni, tak? Jeśli okaże się, że produkt nie wypalił, usługa nie wypaliła, to po prostu należy trzeba zrobić nowy biznesplan. Mówiąc o strukturze, jest bardzo istotnym elementem jest to, żeby na początku rozpocząć, kiedy już wszystko napiszemy, tak, żeby sobie napisać dwustronicowe executive summary, które tak właściwie będą czytali ci inwestorzy.
A jeżeli się tym zainteresują, to dopiero im biznesplan trafi do analityka, który będzie nas potem challenge'ował z rzeczy, które sobie wpisaliśmy w ten biznesplan. Executive Summary to jest podsumowanie wszystkiego, co dotąd napisaliśmy. Najlepiej pisać to na samym końcu, maksymalnie 2 strony, 2-3 zdania do każdego, do każdej z części, plus dobra reklama teamu, tak? I to tyle ode mnie.